Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Gospodin z wami. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. U ono vrijeme podiže Isus oči prema. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdyż zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Govor o blaženstvima. Mowa o błogosławieństwach. Možda možemo razumjeti iz onoga Może być przez nas rozumiana, gdy czytamy katechizm Kościoła katolickiego, Życie w Chrystusie, gdzie błogosławieństwa rysują oblicze Jezusa Chrystusa. Opisują Jego miłość. Wyrażają oblicze Jezusa Chrystusa i pokazują Jego miłość. Błogosławieni ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Jak błogosławieństwa rysują oblicze Jezusa i Jego miłość, Kościół poznaje w nim Chrystusowe oblicze, widzi Jego. To by ja trzebał czynity. Nie coś, co ja powinienem czynić, ale to, jakim On był i co On uczynił. I to pierwsze błogosławieństwo przyzywa do naszej świadomości coś bardzo ważnego dla Jezusa Chrystusa. Jego ubóstwo kieruje nas na inny tekst, którym mówione jest, że Jezus Chrystus jest Bogiem, trwałą postacią Bożą. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Tu pokazane jest ubóstwo Pana Jezusa Chrystusa, który w pewien sposób czyni coś niepojętego. Opuszcza wieczność, chociaż zawsze pozostaje jednym z Ojcem i przychodzi do człowieka. Co porusza go, aby to uczynił? Co mówi Kościół? Błogosławieństwa rysują oblicze Jezusa Chrystusa i Jego miłość. Pokazują. On schodzi do człowieka z miłością. Przychodzi, aby go podnieść, zbawić. Błogosławieni, którzy jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Przyszedł do człowieka, który potrzebuje spotkania z Bogiem. Czyni to z miłości, aby uobecnił nam Ojca, aby odkrył nam Tego, który jest życiem wiecznym.
To jest wola Syna, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne, a życie wieczne, czy Królestwo Boże, to widzieć Ojca, być z Ojcem. To jest ostateczny sens życia ludzkiego, jak to pięknie wyraża katechizm. Bóg stworzył nas, abyśmy Go poznali, służyli Mu, miłowali i w ten sposób doszli do nieba. Stworzył nas dla siebie, abyśmy doszli do nieba. I Łukasz mówi, błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Jak możemy zobaczyć to błogosławieństwo na obliczu Jezusa Chrystusa? Bardzo prosty sposób. Pan Jezus, Bóg, jest głodny człowieka. Głoduje. Jest głodny mnie. Chce mnie nasycić. I to do umysłu naszego przyzywa Jego słowa, które są w 6 rozdziale świętego Jana. Ja jestem chlebem życia. Ten, kto będzie spożywał ten chleb, będzie żył wiecznie. Daje nieśmiertelność. Podczas ostatniej wieczerzy tu zostawia, teraz to obecnia się Jego paschalna tajemnica, aby nas nasycić. On jest głodny tego, aby nasycić człowieka, aby mnie nasycić boskim życiem, życiem wiecznym, sobą samym. I znów przyzywa do naszej głowy te słowa z katechizmu. Błogosławieństwa pokazują oblicze Jezusa Chrystusa i Jego miłość. Miłość widzi głód ludzki i sposób, jaki można zaspokoić ten głód. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Pan w jednym miejscu płacze nad Jeruzalem. Wiemy, że wobec ludzi miał ogromną empatię. Płacze nad Jerozolimą, widzi, co dzieje się w tym mieście, że zabija proroków, odrzuca Słowo Boże, nie przyjmuje Słowa Bożego i we wnętrzu boli go to. Nim porusza miłość do człowieka, chce, aby człowiekowi dobrze było. I ten sam ewangelista Łukasz, cytując słowa Jezusa, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Miłość Jezusa Chrystusa, Jego oblicze, na tym obliczu można zobaczyć uśmiech. On jest radosny w tym momencie, gdy wstępuje siła Ducha Świętego na apostołów, gdy wchodzi przemieniająca siła na świat. Duch Święty już przez 2000 lat kontynuuje swoje działanie, leczy zła łamane serca, objawia człowiekowi, jak bardzo jest wartościowy, dlaczego jest stworzony i kto go stworzył, z jakim celem. I odkrywa najgłębszą tajemnicę jego egzystencji, najgłębsze pytania, na które on szuka odpowiedzi, daje mu wieczną nadzieję. To w Bogu wywołuje radość. Chciałbym uświadomić sobie, żeby to zobaczyć, jak Bóg się śmieje, jak się uśmiecha. Gdy mi jest dobrze, wszystko idzie według Jego planu, realizowany jest zamiar, Jego zamiar, co do mnie. Chciałbym zobaczyć ten uśmiech, również gdy płaczę, chciałbym zobaczyć te łzy, gdy upadam. To nie jest Bóg, który nie ma uczuć. To jest Bóg pełen empatii, miłosierdzia, współczucia. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieka, odrzucą z pogardą. Wasze imię koniec. Cieszcie się, radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. To otrzymał Jezus Chrystus. Otrzymał nienawiść ludzi, wyłączenie, pogardę, wyrzucenie,
poza mury Jerozolimy osądzony. On mówi, błogosławieni jesteście. Radujcie się w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. I w innym miejscu mówi, wracamy do tego Słowa Bożego. Jezus Chrystus, który uniżył siebie samego, stał się posłuszny aż do śmierci na krzyżu. To tu w tym błogosławieństwie mówi Pan. Stał się posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył, podarował mu imię ponad wszelkie imię. To jest jego nagroda, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot. Odrzucenie, krzyż, śmierć, jak uczy nauka chrześcijańska, objawił Boże oblicze. To jest błogosławieństwo, że na krzyżu Chrystusa, który jest centralnym punktem wyznawania wiary chrześcijańskiej i pojmowania życia ludzkiego, odkrywa Boże oblicze. Boże oblicze i Jego miłość na krzyżu Chrystusa, Jego męce, śmierci. I teraz, gdy rzucimy spojrzenie na to wydarzenie ducha, wiary, to, do czego jesteśmy włączeni podczas Eucharystii, możemy zauważyć podobne rzeczy. Ubóstwo Pana. Więc Pan schodzi tu. Schodzi do nas, do mnie, który jestem grzesznym, czynię grzechy, jestem chory, jestem załamany. Nie przychodzi do jakichś doskonałych czy bardzo dobrych ludzi, lecz do ludzi, którzy mają swoje dobre strony, złe strony, wady, zalety. Przychodzi do mnie, do niedoskonałego człowieka. To jest jego miłość, tu i teraz. I to jest to jego ubóstwo. Miłość schodzi. On tu przychodzi, bo widzi, że Jego potrzebujemy. Jego jesteśmy głodni. Widzi ten głód w nas, głód Boga, życia wiecznego, nasyca. To nie jest jakiś moment, który dawno, kiedyś wcześniej nastąpił, gdy On nakarmił ludzi. On teraz karmi, widzi mój głód, pragnienie, pragnie mnie nasycić, napoić. On nakarmić samym sobą. On teraz płacze, jest dotknięty. Jeżeli ja nie przyjmę, a we swoim wnętrzu zostanę zamknięty na tą pełnię miłości, która nam się daje tu w Medjugorju, szczególnie w sakramencie Eucharystii, sakramencie pojednania, spowiedzi świętej. I teraz Boża radość jest na nas rozsypywana. My próbujemy, możemy próbować. On raduje się, gdy mi jest dobrze tu podczas Eucharystii, gdy jestem wypełniony Jego duchem, Jego miłością. Teraz i tu w Eucharystii. Błogosławieni jesteśmy, bo jesteśmy współuczestnikami tego wydarzenia. To, co wyraża wiara katolicka właśnie w katechizmie, że człowiek jest wezwany do nieba, stworzony dla nieba i że tu to wydarzenie, sakrament Eucharystii, uobecnienie nieba, jak mam żyć teraz i tu, dzięki tej nadziei, z tego doświadczenia. Błogosławieni jesteśmy. Naprawdę jesteśmy błogosławieni, bo jesteśmy współuczestnikami samego Boga, błogosławionego życia. To wraca nas do pierwszego czytania, które mówi, jeżeli zmartwychwstaliście z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus.
Pragnijcie, szukajcie tego, co w górze, nie tego, co ziemskie. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte w Chrystusie, w Bogu. Wasze życie jest z Chrystusem, w Bogu. Jeżeli z Nim powstaliśmy z martwych, przyjęliśmy moc Ducha Świętego w Bożej miłości, przemienieni, to już teraz jestem w Bogu, w wieczności, ukryty z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się chwale. To zdanie mówi, że wtedy w otwarty sposób będziemy patrzyli na Boga. Staniemy przed Nim twarzą w twarz. Święty Augustyn mówi, tu rozpoczniemy, tu będziemy patrzyli, będziemy miłowali, będziemy wielbili. Na końcu to będzie. Pragnie, abyśmy zaczęli Boga miłować ponad wszystko. To znaczy, Pan wzywa mnie do walki, szczególnie przeciwko nieczystości. Weźcie katechizm i czytajcie wszystkie te grzechy, które są przedstawione, które współczesny świat uważa za możliwe do akceptacji. Nieczystość, zdrada, pornografia, prostytucja, homoseksualizm. To wszystko wchodzi w grzech nieczystości. I Paweł w innym miejscu mówi, kto tego pragnie, tego co ziemskie, to on, czy on idzie drogą nieba? Gdy mówię komuś, tak żyj, to jest dobrze, to jest w świecie, w którym żyjemy, to jest normalne, to jest naturalne. To ty jesteś. Czy ja tego człowieka kieruję do nieba? Czy ten człowiek jest skierowany do nieba, jeżeli idzie za swoimi skłonnościami? Nauczyciele Kościoła mówią, on idzie do upadku. W świecie, w którym żyjemy, narzucane są nam prawdy, patrzenie na człowieka. Z drugiej strony chrześcijaństwo, nauczone Bożym objawieniem, Ewangelią, wzywa, mówi, że istnieje absolutna prawda i istnieją niezmienne prawa, szczególnie co do ludzkiej płciowości, seksualności. To są dziś kluczowe pytania. Chodzi o ludzką płciowość. Ta płciowość pociąga za sobą inne pytania. Pytania ludzkiej godności, początku życia, rodziny, społeczeństwa. Tu zaatakowało zło. I Boże Słowo mówi, kto idzie za swoimi złymi skłonnościami, nie może dobrze skończyć. Może w tym może nam pomóc jedna perykopa z Ewangelii, gdzie Pan spotyka się z nierządnicą. Właściwie to ją przyprowadzają. Grzech nieczystości zdradziła prostytutka. Pobożni chcą ją ukamienować, tak jak wielu dziś chce ukamieniować tych, którzy mają ciężkie grzechy, żyją tak, jak żyją.
Pan w swojej miłości ochronił ją. Mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, przyzywając nam do świadomości, że człowiek nie ma w swojej władzy i tego, by w ten sposób innych osądzać. Osądzić grzech, tak, ale stawić rękę na człowieka nigdy. Kościół katolicki mówi, że Kościół stawia się za prawem każdej osoby, aby nie była dyskryminowana, atakowana. Ten sam Kościół również powie, że zło jest złem. O grzechach nieczystości powie, że są grzechami. Dlaczego? Dlatego, że kocha Kościół. Człowieka chce, aby doszedł do raju. Nie chce napychać uszu nieprawdą. Chce, aby przyszedł do raju, do błogosławionego życia. Pan Jezus chroni tą nierządnicę, chroni ją przed osądzeniem, okazuje jej miłość i znów pokazuje swoją miłość do człowieka na dół. Zniża się, podnosi ją, pokazuje, że wola Ojca kocha, że Ojciec kocha go i że Ojciec kocha ją, a ona znalazła się w niewłaściwym miejscu. I znów i powiedział, idź i nie krzyż więcej. To jest to wezwanie w sakramencie spowiedzi, miłosierdzie i wezwanie do nawrócenia. Idź i nie krzyż więcej. I kiedy proziwa, ajmo reć tak, gdy Kościół przedstawia niemoralne rzeczy, grzechy, nie czyni to, aby osądzić człowieka, ale aby go zbawić. Nie mówi przeciwko ludzkiej godności w tym momencie, gdy zło nazywa złem. Nie aby człowieka zniszczyć, narzucić mu winę, ale aby pomóc mu, by stanął przed prawdą, by przyjął Boże miłosierdzie i przyszedł do raju. Dlatego nie ma większej miłości wobec człowieka, grzesznika, jakkolwiek grzeszył, szczególnie grzech nieczystości, nie ma większej miłości od Chrystusowej oblubieńczej miłości wobec człowieka, który potrzebuje tego błogosławieństwa. To dochodzi do szczęścia. Dlatego przesłanie jest odpowiedź. Ja jako wierny jestem wezwany, aby tego dawać świadectwo na tym świecie, w którym żyję. Przyciągać innych do Boga. Gdyż ten człowiek, ja, ty, twój przyjaciel, nieprzyjaciel, również stworzony jest do nieba, dla nieba Boga wieczności. Niech Bóg, Duch Święty utwierdzi w nas Bożą miłość, która nam się tu oddaje. Pokazana miłość Chrystusa, która do nas przychodzi. Niech dajemy świadectwo tej miłości wobec wszystkich tych, którzy potrzebują Bożego dzieła zbawienia. To jesteśmy sami z tymi, z którymi żyjemy w świecie, w którym się znajdujemy. Amen.